którzy zajmują się nową ewangelizacją, tworzą strukturę dobra, mówił 9 lutego w Bielsku Białej ksiądz dr Krzysztof Marcjanowicz z Papieskiej Rady do Spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Duchowny przewodniczył liturgii w Bielskim Kościele pod wezwaniem św. Pawła Apostoła z okazji uroczystości patronalnej diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego. Współpracownik arcybiskupa Rina Fisichelli apelował do ewangelizatorów, by oprzeć swe działania o rozważną strategię i plan. W homilii ksiądz Marcjanowicz apelował, by nie zamykać się we własnym środowisku, lecz by odważnie głosić Jezusa. W tym kontekście kapłan wskazywał, jak ważne jest przekładanie prawd ewangelicznych na język współczesnej kultury i obyczajów, podobnie jak uczynili to apostołowie Słowian, przekładając na nowy język i kulturę Pismo Święte. Ja wychodzę do kogoś, ja muszę mówić jego językiem, nie tylko w sensie, że on rozumie, co ja mówię, ale ja muszę wiedzieć, jakiego człowieka ja mam przed sobą. Jeżeli ja jestem tą lampą, która błyszczy, muszę wiedzieć, dla kogo ja mam błyszczeć. Jeżeli ja jestem solą tego świata, jakiego świata? W jakim ja świecie jestem tą solą? Co ja posoliłem? Co zostało zmienione przeze mnie? Kto został zmieniony? Gość z Watykanu przestrzegał także, by w dziele ewangelizacji wystrzegać się improwizacji, by mieć rozważny plan i strategię. Podkreślał, jak ważna jest odpowiedzialność przed Bogiem i Jego łaską za nawróconych, dzięki ewangelizacji, ludzi. Zaznaczał, że chodzi o to, by nowi ewangelizatorzy nie byli utożsamiani z latającymi ludźmi działającymi emocjonalnie i bez planu. Pozwólmy, żeby rosła w nas łaska Boga. Pozwólmy, żeby przez nas, żebyśmy się stali tymi świecznikami, żebyśmy się stali światłością ziemi dla tych, którzy są obok, bo ta ziemia obok to jest nasz teren misyjny. Liturgii towarzyszyła modlitwa o uzdrowienie przed Najświętszym Sakramentem. Licząca kilkaset osób diecezjalna Szkoła Nowej Ewangelizacji Świętych Cyryla i Metodego w Bielsku Białej istnieje od 2006 roku. Podejmuje liczne działania ewangelizacyjne, zwłaszcza prowadząc kursy, rekolekcje i misje parafialne.